Bitwa o głos w Antyradiu. No to my się ładnie przedstawimy na dzień dobry. Dopiero Dżadża się wygrzebie z kartą. Dlaczego ładnie? Dżadża! Ostry. Kasper? Ciechan, opowiadaj o sobie. Skąd się wziąłeś, kim jesteś, po co tu przyszedłeś? Przyjechałem z Krakowa. Dowiedziałem się przypadkiem o tym, co tutaj organizujecie. Mam doświadczenia radiowe związane z kopcem Kościuszki w Krakowie. Marcin, dosie masz tak rozbudowane, że właściwie powinniśmy powiedzieć od razu na początku witaj w teamie, natomiast... Nie. Natomiast są takie sytuacje w życiu radiowca, no, że nagle wszystko pada i zostaje ci cała minuta ciszy na antenie i musisz jakoś próbować ją zapełnić. I bez żadnego przygotowania zwykle to się dzieje, bo pada sprzęt kompletnie zdradziecko, zatem Dżadża odmierzy ci czas, a ty szyj ile wlezie. Na słowo start. Poszło. Witamy z powrotem w naszej audycji. Ja jestem Marcin Śliwa, to jest Antyradio. Wracamy do naszego całodziennego programu. Dzisiaj mówimy o różnego rodzaju absurdach. Właśnie dowiedziałem się, że ojciec Rydzyk dostał list od jednej z nauczycielek pracujących w Toruniu. Ona poprosiła go o dotację do windy dla dzieciaków niepełnosprawnych, które się tam uczą. Odpowiedź ojca jest bardzo interesująca. Otóż, jak sam stwierdził, Polacy powinni być lepiej zorganizowani i powinni sami zadbać o swoje fundusze, o swoje pieniądze. To wydaje się bardzo logiczne. Oczywiście... Niedługo później ojciec Rydzyk, czy długo później, czy wcześniej, jest znany z tego, że lubi komplikować sobie życie i swoje własne wypowiedzi. To też, co nie powinno nikogo dziwić, wspomniał też o tym, że jednocześnie radio cierpi na nieskończony problem z pieniędzmi i brakiem dotacji. To też zwraca się do swoich wiernych słuchaczy i widzów telewizji Trwam o datki. Okay. Jest takie jedno słowo, które opisuje ten problem. Dobra, dzięki. Sam skomplikowałeś sobie swoją wypowiedź, ale wrzeźbiłeś. Zacząłeś dobrze i gdzieś tam się pogubiłeś trochę chyba. Ale walczyłeś jak lew. Kasprol jest seryjnym mordercą. Zadaj mu 3-4 pytania. Przeprowadź z nim po prostu wywiad. Czego żałujesz? Niczego. Jak to jest tuż przed popełnieniem morderstwa? No, wielkie podniecenie. A potem... Skąd się bierze? Trudno powiedzieć. Przychodzi gdzieś, ma się na karku, w głowie. Nagle jest impuls, zabijasz, a potem czujesz, że wciąż mało. One patrzyły na ciebie? Niektóre tobie tak, oczy? Niektóre zabijałem od tyłu. Dlaczego? Lubiłem patrzeć na nie z tyłu. Potem, jak im podnosiłem głowę, patrzyłem, jak tylko białka robiły się mętne. Ale one już chyba wtedy nie widziały. Podniecało cię to seksualnie? Niekoniecznie, nie. Podniecała mnie tylko, ale nie seksualnie. Sam moment wbijania finki w kręgosłup. Jak długo czekałeś? Jak ofiary musiały długo czekać? Od czasu, kiedy harcerstwo przestało mu chodzić po głowie. To różnie. Jak ofiara była ładniejsza, umierała dłużej. A to są sprawy gustu. Dla mnie, jak była brzydsza, umierała błyskawicznie. Co się robi z ciałem po? Kopię w ziemi. Zakopuję. Bierzesz ciało, wrzucasz do bagażnika, zawozisz gdzieś, zakopujesz, tak po prostu? Sam ćwiartuję i do lasu wywożę i w workach. Dobra, skończ. Weź, bo ja się go boję, no. Z nim pracuję w windzie, z nim potem będę sam na sami, co? Dobra. Ja wszystko wiem. Lazarus. Nie mam wątpliwości. Ja też. Fajnie, że wpadłeś. Ja nie mam pytań. Jest git. Mam się bardzo dobrze, fajna atmosfera, fajni ludzie. Było tak, jak się spodziewałem. Na luzie i super. Dowiedziałem się czegoś o Antyradiu i ludziach, którzy tutaj pracują.